jestem tutaj z ekipowiczami. No i też jest z nami Przemo. To jest zawsze. Jest z nami Krzysiu, jest z nami Przemek, jest z nami Tromba, jest z nami Paulina i jest z nami Marta. W dzisiejszym odcinku mamy sejf. I do tego sejfu mamy kod. I w tym sejfie mamy nagrody. Do tych nagród będą musieli się dostać ekipowicze i Przemek. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło. Oczywiście szybko wytłumaczę zasady. Są łamigłówki. Trzy osoby biorą udział, żeby się dostać do jednego sejfu. W każdej łamigłówki jest przypisana jedna cyfra. Cztery cyfry musicie zgadnąć, dowiedzieć się. Tak, tutaj są pod spodem, nie podglądaj. Ile jest łamigłówek? Każda osoba leci, tak? A cztery cyfry, ale pytanie, jaka kolejność, czy też nie wiemy, kurna. Tak, tu jest kolejność. A, jest. Jest. To jest ułatwienie, macie kolejność, dlatego tutaj na jednej karcie jest cały kod. Funkcje wszystkie. Tak właśnie, całkiem, tak to widzę. No, nie, będzie, myślę, że to takie bardziej na logikę, serio, bardziej na logikę. Do tego sejfu musicie znać czterocyfrowy kod. To pierwszy, ten lepszy, ale macie tylko jedno podejście. Jedno podejście do kodu. Jak piszecie błędnie, to Was wyklucza z gry. Każdy ma tylko jedno podejście do tego, żeby spróbować otworzyć sejf na rundę. Kto pierwszy? Ja na pewno nie mogę pierwszy, bo ja pierwszy muszę lecieć w tamtym kierunku. Ja też pierwszy nie chciałem być, ale już jest Paulina pierwsza. To ja mogę iść też. Dobra? Ja mogę. Okej, okay, czyli pierwsza runda. Marta, Paulina i Tromba. Proszę siadać, proszę siadać. Ja ogólnie właśnie ostatnio gadałem z George'em, że właśnie wydaje mi się, że ja jestem strasznie głupi w takich tematach. Moi drodzy, nie pokażę im, jaka jest nagroda, ale wy możecie już spojrzeć. Całkiem fajna. Tylko tyle powiem. Całkiem fajna. Wielu osobom może się przydać. Tak. Mi najbardziej. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę odwrócić kartki i możecie już rozwiązywać. Wszyscy mają to samo, tak? Każdy ma to samo? Ciężkie? Nie, bo ja głupi. W każdej konkurencji jest inna dziedzina, czyli później już nie będzie matematyki. Jest! Tak. Czyli ja nie będę matematyki. Tak, więc dlatego się zgłaszaliście, żeby zobaczyć może tutaj, wiesz, oni mają większą szansę na lepszą na przykład nagrodę. Aha, tak? Rozumiem, dobra, przez to, nie że... Wiesz. No okej, okay, no rozumiem, Minimalna wartość nagród to jest chyba 300 albo 400 zł, a maksymalna to 1400. Mi tu wychodzi dwucyfrowa liczba, mi też. Coś tu jest chyba nie tak. Nie tak to jest. Ja muszę iść jeszcze raz. Ja tu mam podpowiedź, moi drodzy. Pamiętaj, żeby czytać uważnie. Zadanie pierwsze. Aha. Pierwsza cyfra z rozwiązania łamigłówki to. Tak. W ogóle nie rozumiem, co chodzi w tym drugim. Na logikę są. A trzecie to już typowo na logikę. Marta zgłosiła się jako pierwsza. Może dalej rozwiązywać? Ja mam. Ale wy w sumie dalej, ale wy macie nadal szansę, no bo ono może źle zgadnąć. Ja poczułam presję, ja nie. Paulina, więc już powiedział, że muszę. Ja nie mam co w drugim w ogóle. W ogóle nie mam co chodzi. W drugim stary? Nie, co. Co? Zły chyba. No nie! Zły kot! Co? Nie! Czyli nie zawsze lepiej być pierwszym? O chodzi w tym drugim, stary. Dobra, mam. Na pewno? Tak. Jestem pewien. Co do wszystkich cyfr? Jestem pewien. Inny pisał. Nie. A tak? Błędny. O, i chłopie, teraz jest już błędny trzy razy pisany i wybuchnie teraz. Możesz sobie wybrać, którą z liczb chciałabyś, żebym ci powiedziała, że jest poprawna. To drugie. Jesteś pewna, że chcesz znać drugą? Tak. Tak, zdecydowanie. Milionera. Dobra, odpowiedź do łamigłówki numer 2 to jest liczba 5. Miałaś dobrze. I to te trójkąty zostały. Czy jesteś pewna co do tej połówki? O! Że tu? O Boże! Bez kitu! Nie! Wygrywasz tableta! O kurde! O kurde, fajne to jest. Ale fajne! W takim razie ja uzupełniam sejf. Chłopaki, rozwiązujemy matematykę. Nie no, to nie, no właśnie my łamiemy teraz już matmy. Kolejne pytania dotyczą ekip. O nie! Z pewnością ja wygram. Jeszcze proszę nie odkrywać karteczek. Zależy jakie pytania. Jestem na przegranej pozycji, jakby nie patrzeć, nie gdzieś tam. Ale przecież niektórych z nas znasz. No nie, no znam, no znam. Ale niektórych znasz ten... Stary, nie wiadomo co tam może być. No tak, no ale no, nie, nie, to jak wy się znacie ten nawzajem, a jak my ja to was się znam. Znamy, wiesz, jak łyse koń. Jeszcze jest, uwaga. Jest jakaś kopierta. MacBook. Wydaje mi się, że to jest nagroda i koperta. Jest MacBook i chopie koperta pełna pieniędzy. Są trzy iPhone'y 13 Pro Max. No to kurczę, zarobiście, to ja wygrywam wszystkie. A bo dobra, jak wygram to mam na pojedynkę. Jak będą trzy iPhone'y, to dasz jednego? Dobra. Dasz kolejnego. Start! To pierwszy, ten pierwszy. O nie. Mega easy.
mega easy. Ja pierdzielę. Moim zdaniem to jest najłatwiejsza z run. No dla mnie nie. W drugim liczy się takie pełne miesiące. Okej. Okay. Dobra, mam. Ja o tym nawinęłam swoje 16. Dobra. Trąba kliknął, a my mam, widzę, że mam inne odpowiedzi, więc... Czy ja tam pewny? Tam klika, czy jak chcesz... klikasz, to ja klikam. Jesteś ja drugi. Ja jestem drugi. Nie ma szans, że... Jesteś pewny, że zostawiasz? Pełne miesiące, nie? Powiem ci tyle. Nawinęłam o tym moje 16. Dobrze. Nie się, on już ten... Weź tam klikaj nie te cyfry. Nie patrzę na twoje odpowiedzi. Klikaj te cyfry. Zmienisz odpowiedź, to ja jestem na pierwszym miejscu później. Powiem ci tyle. Nawinęłam o tym swoje 16. To powinno ci wystarczyć. Jeżeli uważasz, że nawinęłam, że to są 2 miesiące, to możesz tak. Ale nie byliśmy 3 miesiące. A jak zmienił, to ja jestem później, bo ja byłem drugi. Zrób tak, jak ci serce podpowiada. Zrób tak, jak ci serce podpowiada. Ale były pełne bez zaokrąglania, było to. Wpisuj tam, panie! Wiesz, 16. No trójkę wpisał, no! Tylko że ja od razu miałem wpisaną trójkę, kurczę, pieczone. Jaki kod wpisałeś? Jaki kod wpisałeś? 9, 3, 1, 7. Błędnie! Czekaj, to ja wypieczam dobrze. Dobra, no to ja też mam źle. Ej, to nie wiem tylko ostatniego, bez kitu. To jest strzał, nie? Bo ja nie wiem, ile było, więc strzelałem mniej więcej w tej okolicy. Jaki jest twój kod? 9316. I teraz, obliczyłem, i teraz ile piosenek znajduje się na płycie Ekipa Deluxe? No i to jest dyntka teraz. Wydaje mi się, że może być taka płyta średnia ma około... Średnia płyta ma, nie wiem, z 10 numerów, 9? Deluxe. To płyta, no wiem, płyta, więc Deluxe może być 11, może 12. Pewnie coś takiego. Pisz, Czemo, pisz. Dobra. Zróbmy tak, easy. No. Wpisuj i macie jeszcze jedną szansę. Ja już przegrałem, ja nie wiem. Nie, no możemy tak zrobić. Nie, po prostu, nie, po prostu, nie, nie ma. To patrzcie, czwórkę wpisuję ja. Ja nie patrzyłem właśnie... Ale ja na telefon nie patrzyłem. A ja właśnie nie patrzyłem też, nie patrzyłem. Tutaj. Ja nie patrzyłem, jaką wy liczbę wpisujecie, bo sobie dwie mógłbym sobie odrzucić, pisuj. Ale nie patrzyłem. Proceed, jak kija proceed. To się... Błędnie! To ile w tym miesiące? 4 miesiące? Jak nie 3? No nie, to już teraz to już wiem. Ale Werga powiedziała o 16 swoje. O 16 swoje, a ona o 16 swoje powiedziała, że... Aha! Że 3. Po prostu ja mam nowe. Piszesz 9, 3, 1... Jest! I co? Aha. Dobrze! Ale cieszę się, że ty wygrałeś. Ja bym nigdy bym nie pojął 16 piosenek. Patrzcie na piesków. Tak. O! I tutaj masz gotóweczkę. Oho. A wiesz, co się dzieje? Ja akurat w sobotę teraz nagrywam. Będę wspierał jakieś piesków. Ale Mati, patrz, marzec, kwiecień, maj. Tak, ale nie pełen. Czerwiec, nie. Czerwcu my już byliśmy, my dopiero w czerwcu wracaliśmy do Polski. Nie, 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 nie byliśmy 3 miesięcy. Byliśmy. Byliśmy. Byliśmy 3 miesiące. Tak, i dlatego właśnie sobie, jakie 2 miesiące? Miesiące wróciło tam 4 osoby, a my jeszcze zostaliśmy do tego dalej, nie? Gratulacje, gratulacje, kolejna nagroda jest jeszcze przed wami. To jest wiedza. To potęga. Wiedza to potęga, tyle powiem. Okej. Taka jest nagroda. Dobrze, moi drodzy. Ja też nie widziałem. Ja nie widziałem nic, ja nie widziałem nic. I let's go! To bierz ten lepszy. Nie. Nie, no co to jest? To jest totalna logika i w tej rundzie obiecuję wam, że będę czuwała i będę wam troszeczkę podpowiadała, bo to jest ciężka runda. To jest jakiś w ogóle totalny absurd. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Uwaga, uwaga, jedyneczka. Zofia ma 5 córek, a każda z nich ma brata. Ile dzieci jest w tej rodzinie? To jest proste. No. Bo każda z tych córek ma brata. No tak. Czy kilku braci, brata? To może dwójeczkę poprosimy jakoś? Dwójeczkę. Kosił Franek trawę. Kosia się zmęczyła, uciekła do domu, a cyfrę się zamieniła. Jaka cyfra najbardziej przypomina koncert? Dobra. Dobrze, Krzysiu jest pierwszy, let's go! Nie wiem, jaka jest pani. Ty wiesz, może ich trójkę? Nie zaraz. Jakim cudem jesteś taki głupi? No tak. No tak, Werka, no tak. Pięć córek, nie? A to mi może coś powiedzieć. A czemu musisz ich podpowiadasz? A mi coś. Ale to samo mówię co Weronika. A to mi też podpowiesz co? Weronika mówiła. Jest! Krzysiu wygrał! Krzysiu, jaka jest dla ciebie nagroda? Dziękuję! Jaka jest dla mnie nagroda? Sprawdź nagrodę, czy to jest? To dla mnie jest idealne. Co to? Wow! Bez kitu! A ja bym chciał zobaczyć Memurchix w takiej wersji. W jakiej wersji? W tym Lambo. Teraz walczycie o najdroższą nagrodę. No, czyli już na pewno nie zrobię tego zadania. Pewnie będzie takie absurdalne, jak to już nieco rosło. Czego taki głupi jestem, nie kumam. A co znajduje się w sejfie? W sejfie znajduje się... Bardzo drogocenna nagroda. 1400 było mówione, to co może kosztować 1400? No to myślę, że ten tablet był to 1400. Nie, bo to jest najdroższa. To jest najdroższa nagroda. O kurde! Wydaje mi się, że to może być na przykład zegarek Apple'a. Nie wiem, tak co mi strzelam. Zegarek Apple'a. Tak strzelam. Dlaczego to najdroższa nagroda? No już poległem. Data urodzenia! Proszę, to ołówek! Dlatego, że to są najgorsze pytania ze względu na to, że to jest...
Wiedza o mnie, nie na logikę, tylko wiedza. Ja pierdolę. Wiedza. Nawet miesiąca k***a nie znam przecież, a mówiłaś mi to nawet, ostatnio gadaliśmy. O numerologii my rozmawialiśmy ogólnie kilka razy. Zastanówcie się, w jakim miesiącu były moje urodziny. O, Marta! A, to ją. Marta ja to. Zgłosiła! Ja nie pamiętam, ja daty, daty ja pamiętam swoje. Musi być stary poniżej 10, bo musi być jedna cyfra, tak na logikę. Jaka? Jaka? No to będzie wrzesień. 9. Wygrałaś! Ej, kurwa! Wiedziałem, nie wiem, no patrz, trafiłem. Bo ja już mam. Bez skitu. No to jest fajny prezent, ale no. Mega szybko odpowiedziałaś, mega szybko. Gratulacje. No. Widać, że dobrze się znają. Należał ci się ten prezent po prostu. Ja znałem jedną odpowiedź. Tak, ja też. Ej, patrz, mamy to samo, dwójeczka. A ty już, ty co jesteś, zielonka czy siódemka? Ty jedna z tych, co? Co, numerologiczna? Jedynka. Czemu? Ogólnie wiemy, że ty się interesujesz różnymi rzeczami. No tak. Myślę, mogę wiedzieć, że możesz znać odpowiedź. Na jedno pytanie. Ja na przykład dla mnie ta kategoria jest najtrudniejsza. Ale na przykład dla Ady nie. Aha. Wiele mi to mówi ogólnie i bardzo dobrze podpowiada. Więc możecie odsłonić. O Jezu. No i dlatego mówię. Dwójka, nie wiem. Alternatywy? No? A co to za słowo alternatywy? Że A miało być. Cio. Kurwa, to z papieru. Przecież ja nie oglądałem jednego odcinka. Ja oglądałem wszystkie. A teraz wyskakują, że nowy sezon. Tak, no ale nowy sezon. No ja też nie. Ja nie oglądałam. Powiem wam tak, w tym kodzie są dwie takie same cyfry. To jest dla was podpowiedź. No to coś ty poważnie. A powiedzcie mi. Co? Dwie takie same. Aha, dobra. I co się śmiejesz z kolegą? A teraz może jakaś podpowiedź. A ty oglądasz nas na papieru, czy ty się sobie? Oglądałem na papieru i to jest losowa liczba. W sensie... Ale chyba też przesadziłem. No k***wie. Dobra, ja nie chcę myśleć więcej, a nie chcę od nikogo tu odgapiać. Oho! Masz błąd w jednym. Jakbym ja popowiadał od ciebie, to mógłbym mieć szansę. Nie będę ci sugerować. Może mieć 4, może mieć 3. Dobra, ja chcę teraz. Paulina, dobrze. Miała tak samo, to on miał tu chyba. A to już musi wygrać. Ile miał, kurwa? 9, dobra, tam pije. Gwiazdka? Źle. No dobra, ja wpisuję te liczby i tak będą złe. Te dwie liczby wziąłem od trąby, ściągnąłem. Czy jesteś pewny, Przemo, że chcesz jeść? No. Jakie oczy? Powiem wam tylko tyle. Jeszcze zostałeś ostatni. Chodzi o ekranizację Harry'ego Pottera. No czyli to masz źle. A ja ściągnę od ciebie dzień. Ekranizację. Ściągnąłem, bo ja nie wiem. Dobrze, że się przyznajesz. Ale ja się powiem tylko tyle. Ekranizacja równa się film. No film, no to był jeden na pewno. Nie chodzi mi tutaj o dokumenty. To za cztery mogły być ile filmów? Na pewno nie chodzi o dokumenty. No filmów, ile? Na pewno był jeden, to na pewno. Dwa na pewno były. Nie oglądasz Harry'ego Pottera? Przejdźmy po kolei. No to wiem, to wiem, że to jest dobrze. Dwie twoje liczby są poprawne. Pozostałe. No to czyli ta jest nieoprawna, czyli zamiast 7 będzie 6 prawdopodobnie, bo tak mi się wydaje, na logikę. I co? A ta nie ma odpowiedzi. No nie. Bo ja to zajęłem to od trąby. No nie wiem, no to ile przecież tych filmów ile by zrobili? No z 4-5 pewnie, nie wiem. Harry'ego Pottera? Więcej Harry'ego Pottera filmów robili, stary. Ile tych filmów mogli nadepcyć? Skoro trąba dał 9, jak powiedziałeś, że coś tam nie lubi dokumenty, to pewnie to było 8 i pewnie dokument jakiś. To będzie sobie przypomnij, jaki był jeden. Chłopie, nie wiem, znam tylko ten pierwszy kamień. Komnata tajemnic. Jakaś komnata tajemnic była, tak, była coś tam. Było. Ja już nic więcej nie znam, stary. No to licz, stary. Ale ja nie znam. No ale my ci lubimy, to aha, no to 4. No, może piąta jakaś jeszcze, o. Zakon Feniksa. O, Zakon Feniksa, stary, było, 5. Mówiliśmy. Wcale wy nie powiadacie mi, tylko po prostu mówicie losowe rzeczy, a ja sobie to dodaję, tak? Nie, no to 7. Książę Bóg Krwi. O, Bóg Krwi był, to chopie. To już pogubiłem się. 6. Insygnia Śmierci. Przecież ale dwie części były. No to mordo 8, wiedziałem, mówiłem, że 8. I dokument, ale patrz, 8 dokument, stary, na pewno 8 dokument. To jest liczba od ciebie wzięta, bo nie pamiętam, jak był tytuł. Ej, to ja ci podpowiem ci jeszcze jedną rzecz. Bardzo chcę, żebyś wygrał, żeby wszystko. Ale też nie chcę być, wiesz, nie chcę tak naciągać. No wiem, ale chcę wiedzieć. Ja ci jeszcze... się podpowiedziała. Ja ci jeszcze jedną powiem. Dobra odpowiedź. Tak, ja ci jeszcze jedną powiem. Czuję się jak ten taki uczeń w podstawówce, który ma same pały, ale ma moich rodziców i po prostu musi przejść. I tak nauczycielka mówi tak, k***a, debilu. Że nie wiesz, że to powiedziała. No. Powiedziała, że ja miałem błąd tylko w Harry Potterze. A, no dobrze, ale okej. Okay. Aha, że w jednym miałeś błąd. Aha. A, no o! Czekaj. Ja pierdolę. Ogólnie, jeżeli ja to wygram, to nie czuję, że to pójdę wygrać, tak powiem. No to 5 sezonów, to przecież to jest mój serial. Jeden podzielę na 2. Nie, a, bo tak.
bo to był pierwszy sezon był w telewizji jako jeden, a Netflix powiedział na dwa, na ten dopiero. Dawaj Przemoc, spróbuj. Nie wiadomo jeszcze, czy mieliśmy dobrze. Ogólnie, szczerze, trochę bym chciał, żeby było niepoprawne, bo będę się źle czuł, jak wygram, bo nie powinienem tego w żaden sposób. Się podzielisz na 4, 8, 4, 5. Gwiazdka. Yes. Dobra, oby ci się dało to podzielić. Wygrałeś! O, a co to jest? Co to? AirTag! Zobacz się kluczyki do ten, nigdy nie zgubiły! A, no niestety nie da się podzielić, ojej! To jest, słuchajcie, najbardziej zasłużyłem na tę nagrodę kiedykolwiek. Czujesz naprawdę, dzięki mojej wiedzy ogromnej, udało mi się wygrać tą rzecz. Gratulacje! Dziękuję bardzo, jak się ten nazywał? Czterech pancernych pies! Czterech pancernych pies! Ale ja to oglądałem z tatem, on leżał wtedy tak na... On tak, no to mi się mówi! I on zawsze zamiast na kanapie to leżał na podłodze i miał głowę tak opartą o kanapę. Tylko poduszkę, bo lubił już na twardym zrobić. No dobrze, podsumowując, moi drodzy. Przemo wygrał AirTag, Paulina wygrała tableta. Każdy wygrał. Krzysiu wygrał Lamborghini. Tromba wygrał 500 zł na cera, tak jak napis. Dokładnie, Marta wygrała Apple Watch. W dzisiejszym odcinku każdy jest wygrany, brawo. Zobaczcie, nawet jak nic nie wiecie, nawet jak naprawdę nic, ale bardzo chcecie, to możecie wygrać. Tak, zawsze jest. Zawsze jest nadzieja. Także moi drodzy, zostawcie koniecznie łapki w górę, żeby było więcej takich odcinków. Subskrybujcie kanał, wbijajcie oczywiście do domowników i do Przemka. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!